Szymon Kopeć, witam w programie Gość Dnia, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest muzyk, wokalista i przedsiębiorca, pan Piotr Herdzina. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, kłaniam się nisko. Panie Piotrze, no, występuje Pan na scenie już od wielu lat, natomiast myślę, że warto zacząć od początku. Chciałem zapytać, jak zaczęła się Pana miłość do muzyki? Kiedy to było? To znaczy muzycznie ja się interesuję, tak jak pan wspomniał, od młodych lat już, mając tam 14, 15 lat, 16, już jako perkusista zaczynałem, w zespole rockowym oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o przygodę jako wokalista, no to ona się zaczęła, ta przygoda, stosunkowo późno, bo miałem 50 lat dopiero. Więc wokalistą nie jestem długo, no przez ten czas udało mi się osiągnąć jakieś tam sukcesy w branży muzycznej jako wokalista. No i stworzyć jakieś 2 płyty, wydałem swoje, mam swoje utwory, gdzie są też moje teksty, moja muzyka. Oczywiście też mam teksty napisane i muzykę przez innych autorów, jak najbardziej, za co bardzo dziękuję. No powiem tyle, że stworzyłem taki materiał o codziennym życiu. Jeżeli ktokolwiek by posłuchał tekstów i muzyki w moim wykonaniu, to to jest jakiś przekaz muzyczny dla wszystkich ludzi, bo ja bardzo lubię, szanuję i kocham ludzi i po prostu może mój wygląd na przykład taki jest, jaki jest, ale jestem, jak się to mówi, człowiek o gangsterskim wyglądzie z gołębim sercem. Tak, do Pana utworów jeszcze byśmy przeszli, ale chciałem zostać tutaj w tych czasach szkolnych. Z tego, co udało mi się znaleźć informację, no to był Pan liderem, założycielem zespołu Wolny Bieg, prawda? Tak, to zespół rockowy, tak. No jak wspomina Pan tamte czasy, tamtą muzykę, tamte lata? No to były utwory takie typowo rockowe i to był zespół Wolny Bieg i to były czasy liceum, gdzie uczęszczałem do liceum zawodowego. Tam w tej szkole, gdzie uczęszczałem, były możliwości stworzenia zespołu, był zakupiony sprzęt przez szkołę. Były takie czasy kiedyś, że ten sprzęt zakupywała szkoła i można było z niego korzystać. I tam między innymi powstał zespół Wolny Bieg. Ale to jakieś było 2-3 lata, a później przekształciło się to w takie granie na tamte czasy bardzo popularne, jakieś dancingowe imprezy, jakieś okolicznościowe spotkania i tak dalej. Także reasumując wszystko, to ten czas rockowy był bardzo krótki, bo wydawało mi się, że to tak około 2-2,5 roku mogło trwać. Nie? Więc zaczynał pan od rocka, tak? Tak, od rocka zaczynałem i tematycznie się to przekształcało. Później był taki okres, że do 35 roku życia grałem jak w zespole muzycznym typu zabawy, dancingi. Później była bardzo długa przerwa, bo mając między 35 a 50 rokiem, więc 15 lat, musiałem się zajmować firmą. No oczywiście dzieci były małe, no trzeba było zadbać o rodzinę, więc to był taki czas, że trzeba było się ogarnąć, żeby firma po prostu była na jakimś tam poziomie, żeby można było tworzyć też to, w czym pracuję, w branży takiej gastronomiczno-rozrywkowej między innymi. No i później się powstała piosenka Co w życiu mym. To był utwór, który właśnie wylansował moją osobę. Tam opisywałem swoje życie, jak miałem 20 lat, 30 lat, 40 i więcej. I to była piosenka, która wylansowała mnie tutaj na rynku śląskim, nie tylko. Dlatego dobrze to wspominam. No jestem teraz, gdzie jestem. No już czas jakiś minął i ta twórczość się jakoś tam kręci. A jeszcze wracając do tamtych początków, no to kto był pana takim idolem muzycznym i czy coś się w tej kwestii zmieniło? No to znaczy mówimy teraz, idolem muzycznym był na przykład Chris Norman z zespołu Smokey, bo ma podobną, ja mam podobną barwę do niego. No, nie mówię o Rodzie Stewardzie, który też swoją barwą i brzmieniem mnie bardzo inspirował. No a poza tym tak dla mnie to miałem też swój świat twórczości i robiłem to, co mi nasuwa myśl, a nie to, co mi ktośkolwiek sugeruje. Więc te utwory, które powstały, są między innymi głównie moim pomysłem. Nie? No. I te wszystkie doświadczenia muzyczne sprawiły, że postanowił pan udać się do pewnego programu The Voice. Myślę, że to bardzo ważne, ponieważ daleko pan zaszedł. No, naturalnie miałem przyjemność, że odwróciły się 2 fotele, między innymi pani Frąckowiak i pani Maryla Rodowicz. Znalazłem się w grupie Maryli Rodowicz, śpiewałem piosenkę Georgia. Dosyć trudny utwór. Nie ukrywam, że na co dzień tego programu nie oglądałem i tak w sumie tak jak się to mówi po śląsku, poszłem z bomby, no właśnie, nie byłem tak przygotowany za bardzo. Jak to się zaczęło? No to tak w sumie moja znajoma mnie tak mówi, Piotr jedzie. Mówię, jadę, nawet do końca nie wiedziałem, no, jednak doszedłem do wniosku, że takie programy trzeba śledzić, nie? Trzeba je śledzić. Ja nie śledziłem, aczkolwiek poszło dobrze, dostałem się do grupy, do Maryli, tamtą Georgię zaśpiewałem. No, wybrał pan Marylę, tak, prawda? Znaczy, no wybrałem, bo miałem taką możliwość, bo obróciły się dwa fotele, więc można było wybrać między panią Frąckowiak a panią Marylą. No więc co mogę powiedzieć? No fajna sprawa, fajna przygoda, bardzo duża reklama oczywiście, dużo ludzi przyjeżdża do mnie na lokal, do restauracji Swojskie Jadło Łysego i tam przychodzą porozmawiać, przychodzą na obiad. Dużo ludzi mnie tam gdzieś rozpoznaje za pośrednictwem tej telewizji, ale tak samo w waszej telewizji TVT też, jeżeli występuję, to też często mam informacje o widzieliśmy cię, byłeś w programie, fajny program, lubimy cię oglądać, lubimy twoje piosenki. Lecą też zresztą moje teledyski waszej telewizji i za co bardzo dziękuję. Jestem wdzięczny, bo jest to dla mnie duża reklama. No i tak ogólnie te wszystkie media, łącznie właśnie z tymi telewizjami, podbiły mój rynek do góry, jak się to mówi. Jestem bardziej rozpoznawalny, może tak. O. I przypomnijmy, jak daleko pan zaszedł w tym programie? Śpiewałem piosenkę Stachurskiego, ale to praktycznie decyzji wyboru telewizji, bo nie ma takiej możliwości, żeby samemu decydować, jaki utwór, który mi tam średnio pasował, bo ja piosenek Stachurskiego jako tako nie śpiewam, a poza tym tam trzeba było dać około 30 utworów, których ja nie posiadam, bo ja śpiewam tylko autorskie moje, a tam chodziło o covery, więc jeżeli ktoś na przykład by grał na weselach, to ma większe możliwości wyboru utworów, bo ma program taki zrobiony, covery dla wszystkich. W przypadku moim, gdzie ja mam tylko swój materiał, no trzeba by się było tego uczyć, więc dla mnie to był temat taki trochę trudny, aczkolwiek postarałem się to i zaśpiewałem to dobrze, a później tam się dzieją sprawy losowe, no. Także nie udało mi się wyjść w półfinał, ale osiągi są bardzo duże, także myślę, że jeżeli ktoś zdecyduje, a czuje się na siłach, to polecam. Jak wygląda taki typowy dzień nagrywania w takim programie? Czy pojawiał się u pana stres, pewne wątpliwości? Znaczy u mnie było w ogóle fajnie, bo był telefon do mnie z TVP2, że przyjedzie do mnie ekipa telewizyjna. Oni chcieli nagrać mój życiorys, który tam na swój sposób jest ciekawy, bo te moje życie nie było łatwe w swoim czasie. To, co osiągnąłem na bazie swojego własnego wysiłku, czyli mówiąc po śląsku, zaczynałem od łyżki, a co stworzyłem, to są jakieś takie efekty tego wszystkiego. Więc oni przyjechali nagrać ten materiał cały, jakby tak można wskazać moje dzieciństwo i do dzisiejszego dnia. Był między innymi pan Rafał Brzozowski z TVP2, była cała ekipa telewizyjna, reżyserzy i tak dalej. Więc trwało to cały dzień, nagrywaliśmy w Rudzie Śląskiej, co prawda nie w dzielnicy, gdzie mieszkałem. Taka dzielnica KFA jest bardzo popularna, jeżeli chodzi o familoki, tak. No więc nagraliśmy to, nagraliśmy ten program, no i ten program był udostępniony w TVP2. Bardzo długo to leciało, no byłem zaskoczony, że tak długo puścili ten mój fragment mojego życia. Jest tam opis mojej codzienności, jakie miałem problemy, jakieś tam zdrowotne, jakieś miałem problemy w życiu i biznesowe. Ja przechodziłem różne etapy w życiu, także mnie po prostu już nic nie zaskoczy, tak mi się wydaje. I moje życie jest takie bogate, ale nie tylko w sukcesy, ale w problemy też. No i te problemy sprawiły, że bycie tym wokalistą, ta chęć pojawiła się dopiero w tym późniejszym czasie? Tak, właśnie to stworzyło materiał na to, żeby pisać piosenki o moim życiu, które już było. Więc ta piosenka, co w życiu mym, akurat o współpracy z moim kolegą, opierała się na tym, że jak miałem 20 lat, bo tak w tekście jest 30, 40 i więcej, tak jak wcześniej wspomniałem już, no więc wydaje mi się, że tam jest opis, jeżeli ktoś słucha tych piosenek, a szczególnie tej piosenki, co w życiu mym, to nie ma opcji, żeby nie znalazł samego siebie w tym, bo każdy z nas ma podobne problemy. Naturalnie tak to bywa, nie? No jeżeli chodzi o pana utwory, no to myślę, że można to zauważyć, że ten rok się jednak w nich pojawia. Gitary elektryczne, oczywiście, perkusje. Moje brzmienie jest troszeczkę inne, nie? Nie jest one takie... Nie są to typowe szlagiery. Szlagiery nie jest. Jak się trochę wyróżniam w tym środowisku, no różnie to tak mi mówią, no ktoś tam powie, no możesz się nie znaleźć tym, wiesz, może to środowisko nie chce cię tam, może nie chcieć cię słuchać akurat, ale jest to tak, jak się to mówi, jedną nogą jestem w rock'n'rollu i bluesie, a drugą nogą jestem w tych szlagierach. Więc świetnie mi się to łączy, bo te utwory są i taneczne, i mają odpowiednią treść, czyli można posłuchać i wysłuchać treść, i są bardzo ładnie, jeżeli chodzi o harmonię, o muzykę, nie? No i jednym z pana nowszych dzieł jest utwór Boża Nadzieja. O czym on opowiada? No o człowieku, którego trzeba wesprzeć, jeżeli spotkasz gdzieś na swojej drodze człowieka, który cieniem jest, tam takie teksty są między innymi, takie zapiski, że po prostu jest człowiek i trzeba go zauważyć, że jest coś nad nami jeszcze, że nie tylko my tu sami jesteśmy, że kiedyś tam w przenośni, czy dosłownie w naszym słowie, się przystąpi do jakichś nieba bram. Piosenka ma tytuł Boża Nadzieja. No, jest to utwór, którego słowa napisał Marek Kopecki i pan Wesołek. Oni to razem napisali, ten utwór. Ja go śpiewam. Praktycznie utwór można by kojarzyć z uniwersum przede wszystkim. No, na ten moment jest w moim wykonaniu i na ten moment jest zrobiony przeze mnie teledysk. Jest wypromowany w mediach. Zdobywa pierwsze miejsca, jest ciekawy treścią, dociera do ludzi i jest bardzo dobrze zrobiony i teledysk, i aranż muzyczny. Tak, teledysk mieliśmy okazję zobaczyć. Gdzie on był nakręcony? Bo widoki są bardzo ładne. No, są ładne, nie trzeba było jechać do Chorwacji oczywiście, można to zrobić tu. Pierwszy etap tego teledysku był nakręcony w parku w Chorzowie, a drugi etap żeśmy kręcili w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. No i tak to były dwa różne etapy, takie trochę odmienne od siebie, ale były tak skomponowane, że te przejście ze Chorzowa do Jury się jakoś tam stosownie fajnie łączy i tworzy to ładny obraz. Także teledysk uważam jako udany. No i kolejnym tematem jest pana przedsiębiorczość, o czym już pan wspomniał, ponieważ prowadzi pan firmę cateringową, restaurację od wielu lat w Rudzie Śląskiej, prawda? Tak jest, skąd dokładnie się wziął pomysł na taki biznes? Znaczy, ten biznes już powstał wcześniej. Zaczęło się to od jakiejś tam sieci sklepów, potem od jakiegoś zakład produkcji wyrobów wędliniarskich, który do dzisiaj prowadzi mój syn Damian. I restauracja, która też jest do dzisiaj o nazwie Swojskie Jadło Łysego, więc po fryzurze można skojarzyć moją osobę. No, mogę się pochwalić, że mamy bardzo dobre jedzenie, organizuję też różne imprezy. Mamy duży namiot na boisku Grunwaldu w Rudzie Śląskiej, gdzie po prostu jest duży namiot na 500 osób, jest też salka na imprezy i tam organizuję koncerty, między innymi taki koncert się odbędzie, to nie koncert, bo to jest festiwal Krupnioka i Rzymloka, odbędzie się 24 maja w towarzystwie Gowieckiego, w towarzystwie mojego zespołu, wszystko to będą żywe bandy, zespoły, będzie prowadzić Inga Papkala i będzie DJ od 17 do 22. Przy okazji mogę zaprosić. Bardzo fajna impreza, polecam. Zapraszamy oczywiście. No i pytanie, czy to doświadczenie w restauracji, w gastronomii sprawiło, że pojawił się taki ciekawy utwór o steku wołowym? Tak, to akurat jest moja produkcja. Jest to bardzo zabawny utwór. Stek, wołowy stek. W ogóle powstał w pandemii, bo tam jest takie słowo, nie chcesz mieć korony, odpuść obiad od żony, zadzwoń do Łysego, zamów coś dobrego. I to tak w pandemii, bo to po prostu szukaliśmy rynku, bo był taki czas w pandemii, że nie było możliwości sprzedaży towaru. Klient tylko nie dostawa. Tak. I jak pamiętam, to mieliśmy 50 zł utargu, a kosztów 70 000, więc o czym my gadamy, tak? Trzeba było przetrwać i to były ciężkie czasy. Oczywiście, jakoś się udało. To znaczy się, wie pan co, całe życie musiałem walczyć i przetrwać, więc wierzyłem w to, że i teraz też przetrwam, bo byłem nauczony już do takiej walki, tak? Niektóre kraje całe życie walczą i są nauczeni do walki, tak? Moje życie też było zawsze walką i zawsze dążyłem do celu i zawsze jakoś tam się realizowałem, więc przetrwaliśmy I dzisiaj restauracja super prosperuje. Naprawdę mamy gości z różnych regionów, nie tylko z Rudy Śląskiej. I powiem panu, że mamy bardzo dobre jedzenie. Zapraszam pana również, jak kiedyś będzie okazja. Bardzo dobre mamy jakieś śląskie wyroby, rolady, jakieś wołowe, jakieś tam kaczki nadziewane. Różne same dobroci. Same dobroci, polecam. No, a tu też nasuwa się pytanie, czy ciężko jest połączyć biznes, muzykowanie z takim życiem rodzinnym? No, na dzień dzisiejszy doprowadziłem do sytuacji, że trochę zarządzam tą firmą i w pewnych miejscach mam pewnych ludzi. Na tym Grunwaldzie jest m.in. moja żona Beata, na lokalu swojskim jadło jest pani Jadzia, Jadwiga Szerżyna. Muzycznie mam Darka, który na co dzień ze mną współpracuje. Bardzo fajny gość, muzyk, klawiszowiec, akordeonista. Człowiek, który mu się chce pracować, choć też my jesteśmy w podobnym wieku. No także w każdym miejscu mam jakieś obłożenie, co pozwala mi na to, żeby mieć czas na to, żeby się zająć tym rynkiem muzycznym. Oczywiście nie mam takiego parcia i nie chodzi mi o to, żeby koncertować, nie wiem, 3 razy w tygodniu. To nie o to chodzi. Wystarczy, że to będzie 2 razy w miesiącu albo 3 i po prostu, żeby podtrzymać, jak się to mówi, ten poziom, nie? No i na koniec pytanie, jakie ma pan plany na przyszłość? Jakie mam plany na przyszłość? To znaczy, nie rozpędzam się za bardzo, bo życie lubi robić niespodzianki. Chcę realizować się muzycznie, jeżeli to będzie możliwe. Firma funkcjonuje, no warto by było podtrzymać ten poziom, co jest. A życie pokaże, jak zdrowie pozwoli, bo to jest bardzo ważne, dużo ludzi o tym nie myśli, ale jak zdrowie pozwoli, to będziemy realizować to, co jest związane z muzyką i z moim biznesem. No i tyle, no. Także no, tego oczywiście życzymy. No. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Ja dziękuję też za miłą rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do zobaczenia. Także moim i państwa gościem był muzyk i przedsiębiorca Piotr Herdzina. Dziękuję państwu za oglądanie i do zobaczenia. Kłaniam się nisko. Do widzenia.